Pokażę Państwu teraz prawdziwą Dalmację. Taką Dalmację, jakiej nie poznaliście. Dalmację, która nie jest nad morzem. Dalmację, która mieści się tu, w środku Pelieszacza. Tu, gdzie są stare kamienne domy. Tu, gdzie ludzie żyją tak, jak żyło się tutaj 100 lat temu. Wejdźmy i zobaczmy. Dobro došli u našu domaću konobu. Ja vas molim sve poljske goste da dođu kod nas, da navrate, da probaju naše specijalitete koji su originalni. Originalni domaći kruh, originalna domaća janjetina i krompir s potpeke. Eto ga, Frank, možemo. Ajde te jedi da razvojimo. Na takich paleniskach przygotowuje się najlepsze dalmatyńskie posiłki. Tu piecze się chleb, tu piecze się mięso, tu przygotowuje się prawdziwe dalmatyńskie kolacje. I znači svaki put kad se gleda, kad se pogleda, znači pošto se peka zahladi, mora se dodatno ložiti vatra i svaki put se stavlja novi žar. Najvažnija je temperatura. Za každim razem kada otviramo peka, gubi, ona traći, ja to znam dalmatinci, gubi ona svoju temperaturę. Za każdym razem, kiedy ją otworzymy, kiedy obrócimy mięso, musimy znowu nałożyć świeżego, gorącego żaru, co właśnie to będzie teraz czynił. 3 do 3,5 sat. I ty możesz 3 puta da okręcić. Możesz pogledać, 2 puta możesz okućać mięso, a 3 puta pogledać. Znaczy da ima z tobą posto. A ima, evo, 3. Znači ova peka se ne može napraviti prije 3,5 sati. Otkad se vatra mora goreti 1,5 sata vremena, dok se ugrije to sve dobro. I poslije kad se gleda, znači svako pola sata se gleda, prvi put nakon 50 minuta, pa nakon 20 minuta, opet sad nakon 20 minuta. Znači ne može, 3 od 3 zavisi od količine peke. Imamo peku od 4 pa nadalje osoba. I znači za 10 osoba peka što se je radila vama dole, nju treba čak i 3,5 sata peći. Zależy od tego, ile osób zamierzamy przyjąć na takiej kolacji, taką pekę należy robić 3 do 3,5 godziny. Za każdym razem, kiedy pekę otwieramy, traci temperaturę. Musimy dołożyć temperaturę, musimy dołożyć żar. Jest z tym dość sporo pracy. Wygląda to jakoś bagatelnie, że wystarczy przykryć to żarem, upiecze się samo. Otóż nie. Należy tego doglądać. Proszę pamiętać, że o tej porze roku, kiedy jesteśmy tutaj, w lipcu, panują tu bardzo wysokie temperatury. W tej konobie, kiedy ten żar ogrzewa nas dookoła, potrafi być 40-50 stopni. Możemy tu przeżyć prawdziwą dalmatyńską kulinarną przygodę. Zapraszam. Nie ma w stwierdzeniu tradycja przenika się z nowoczesnością ani grama przesady. Wspaniałe dalmatyńskie konoby łączą w sobie nietuzinkowe doświadczenia pokoleń kucharzy wychowanych w oparciu o wiedzę, która jest przekazywana z pokolenia na pokolenie. Nigdzie tak jak w tym miejscu nie spróbujemy wspaniałych specjałów, które w żadnym zakątku świata nie smakują tak jak w Dalmacji. Czy są to wygrzewające się w słońcu słodkie pomidory? Czy suszona morskim wiatrem dojrzewająca szynka, czy też lokalne przyprawy będące smacznym uzupełnieniem posiłków? A do tego wszystkiego gospodarze podają wyśmienite wino, czerwone bądź białe. Winorośl bowiem w tym regionie ma wspaniałe warunki do tego, by stać się wyjątkową nie tylko w skali Chorwacji. A chleb piecze się tu także pod peką. Jer ja znaš kakva ti je sačura, ako još mladi su kumpiri, su friški. Wszystkich naszych gości zapraszamy do konoby naszego przyjaciela Ticho, który jak nikt inny w Dalmacji wkłada całe swoje serce w przygotowanie przepysznych potraw będących wspaniałym uzupełnieniem pobytu w Dalmacji.
Należy pamiętać, że posiłki w dalmatyńskich konobach zamawia się z wyprzedzeniem. Jeżeli chcecie Państwo zamówić kolację w dalmatyńskiej konobie, prosimy o kontakt z naszym biurem. Wszelkie informacje znajdziecie Państwo na naszej stronie www.porebicz.com.pl.